Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do trzeciego odcinka z Chuchu Charles. Mienię sobie na pomarańczowy, jakoś najbardziej mi on odpowiada. Ciśniemy dzisiaj, ciśniemy dalej, bo na dobrą sprawę chciałbym tą grę ukończyć w dwóch odcinkach, czyli dzisiejszym i następnym, który najprawdopodobniej chciałbym też wypuścić jutro. I mielibyśmy może temat z głowy, nie? Dzień dobry pani. Ma pani otwarte? Nie? A to ciekawe. Pewnie tam pójdziemy za chwilę, co? Złom sobie zabiorę. Dzień dobry. A! Przegapiłbym go. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Od 7 dni coś dziwnego dzieje się w pobliskim głazowisku. Dokładnie tydzień temu wybrałam się tam, by, jak to mam w zwyczaju, trochę poukładać myśli. Znalazłam dziwny rysunek przyczepiony do latarni. Ciągnęłam go i spaliłam, co wydało mi się najodpowiedniejszym sposobem potępienia, postąpienia z paranormalnymi świstkami papieru. Kolejnej nocy znalazłam dwa rysunki i postąpiła podobnie. Wczoraj było ich już siedem i towarzyszyły im przerażające, upiorne odgłosy. Chodzenie tam chyba przestało być bezpieczne. Zgaduję, że miejsce jest nawiedzone, może przez zmarłych górników, a może przez coś jeszcze innego. Myślę, że sprawdzimy to, nie? Say, you're that monster hunter. No, można tak o mnie powiedzieć. I must know. Do you have any experience with ghosts? Wszędzie widzę duchy. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? Nie ma sprawy. Tylko powiedz mi gdzie. Pewnie tam, nie? Otóż to. Wiesz, 8 rysunków pozostawionych na głazowisku. Śmigamy. Czekajcie, czemu mi tam pokazało dwie miejscówki? Santiago. Aha, to już zabraliśmy ten, nie? No chyba go zabraliśmy. No, mam nadzieję, że go ma zabranego. Wiecie co? Ja to na szybko tylko tam podskoczę. Żeby nie było, że gra po załadowaniu save'a czegoś nie dopilnowała. Tak dla naszej własnej ciekawości i utrzymania ducha w całości zabiorę. Zobaczę, czy zabraliśmy go. Ten dziennik. Tak, zabraliśmy go. Świetnie. No to możemy biec tam już. Ok. No, polecimy sobie skrótem. Albo nie, pójdziemy tą ścieżką za tą panią, bo może znajdziemy tam jeszcze jakiś złom po drodze. Rozglądajmy się. Okej, okay. No właśnie, jeden leży. 8 rysunków powiadacie, tak? No dobrze, i jeden. Słodki. Proszę o spokój. Czyli na dobrą sprawę mamy misję biegającą. Faktycznie widuję duchy. Gdzie on mnie wyrzucił? Co to jest? Co to za miejsce? Miejsce, którego nie znamy i do którego sobie chętnie podejdę. Ała, przepraszam. Właśnie po to podejdę sobie, nie? I po to. Jest to otwarte? Pewnie, że tak. To wbijamy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był jeden z tych rysunków, nie? Kurczę, nie wymyślili windy jeszcze. Dobry. Dobry. Nie działa, nie? Coś mi się wydaje, że kiedyś tu jeszcze przyjdziemy. Grupa pierwsza, harmonogram warty. Okej, okay. Okej. Już prawie od tygodnia obserwujemy głazowisko na rozkaz Warrena, ale nie zauważyliśmy niczego szczególnie interesującego.
Czasami kręciła się Sasha i okazjonalnie pojawiał się Charles, ale najwyraźniej nie o nich chodziło szefowi. Nie chciał nam powiedzieć, czego mamy wypatrywać. Kazał tylko wszystko dokumentować i informować go, jeśli zobaczymy coś interesującego. No właśnie. Interesujące może być zawarte w tej skrzyni. Okej. Kolejna farba. Nie wiem, czego się spodziewałem, nie? Okej, aż mi się w głowie zakręciło. My musimy iść tamtym... Widzę cię. W tamtym kierunku. No to chodźmy w tym kierunku. Znowu te dźwięki, nie? Czy my tam też zejdziemy jakoś? Ała. Ale dzięki temu mamy złom. Znowu ten skubany. Idź ode mnie. Co, dałeś sobie spokój? Tam sobie biegaj, dokładnie tak. Miała być szybka misja, nie? Znalezienie tych 8 rysunków. O, jaki ładny. Dziękuję. Drugi. Biorę. Tam jest trzeci. Świetnie. Co, będziesz mnie gonił cały czas? Ty mendo. O, dziękuję. Tam widzę rysunek. Słyszę cię za mną. O, komuś nie wyszło tak jak powinno. O, skubany ty jeden, no. Utrudniasz mi sprawę, kolego. To miała być szybka misja. Oła? Nie, okej. Okay. Idź ode mnie. Będzie tutaj? Nie. Tędy chyba biegliśmy, nie? Idź ode mnie. Nie mam na ciebie czasu. Tu jest piąty. Bierz go! Znikaj! Ach, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Dziwna misja, nie? Tu może być. O, właśnie. Dziękuję. Gra chyba podpowiada to tymi świecącymi lampami, co? Tu raczej nie będzie chyba, co? No właśnie. Jeszcze dwa. No, już od ciebie uciekałem. Ty mendo jedno. Może teraz tą stronę sprawdzimy. No nie przesadzaj, to było 2 metry tylko. Już zabrany. Tu raczej nie, ale zerkniemy na szybko. Aha, tu jest powrót do koleżanki. Tego kojarzymy.
Słyszycie? Mamy jeszcze jeden gdzieś. O, mamy go. Co się wydarzy? Wróć do Saszy. Świetnie. O, dźwięki ustały. No jak pięknie. Co za skubany osioł, nie? Sasza, mam coś dla ciebie. Może sobie ustawmy do niej trasę, co? Cyk. Nie, tutaj, przepraszam. Dobra, że tutaj się Charles nie pojawił, nie? Jeszcze przy okazji. Halo, mam twoje rysunki. Thanks for bringing me those papers. Nie ma sprawy. A dziękuję. A podziękował. A teraz jedziemy na szybko oddać towar temu kolegowi, nie? Santiago. Jak on tam się nazywał? Teczny, pełna moc. Sobie przemalujemy kolegę. O. Bo tego mieliśmy, nie? No właśnie. Tyk. Nadal pomarańczowy najlepszy. Co jest z tobą? Jedź no. No. Okej. Teraz sobie ustalimy kolejną trasę, jaką pojedziemy. Może nie, bo nasze nogi połamiemy, bo coś. A tu? O, da się zejść, spoko. Co? Mam twoją książkę. Thank you so much for bringing my journal. Dziennik, okej. I would hope for your own good that you didn't peek inside. But here are those scraps I promised. Dziękuję. Także mamy znowu trochę zomu, to sobie ulepszymy nasz pociąg śmierci, nie? Pociąg zagłady. Okej, okay. Jak my tu stoimy? 103, ładnie. To cyk, 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 cyk. Aha, brakło, okej. Okay. No ale okej, okay. Jest ładnie, spoko. Pokażcie mi teraz, co nam zostało do zrobienia w tej okolicy. Nie byliśmy tutaj? Wygląda, że nie. Ale tak sobie to zrobimy. To zostawimy sobie na koniec. Dzisiaj pojedziemy tu i tu. Także trochę do tyłu i jedziemy w lewo. Brawo. Dziękuję. Stój, stój, stój. Ty bez mnie nigdzie nie pojedziesz, wiesz o tym. No, mam wrażenie, że tak, zmieniło się, nie? Dzięki tym naszym upgrade'om jednak troszkę jego wygląd też się zmienia. Idziemy stąd. Tylko sobie ją oznaczę tą panią, czy jego. Się okaże jeszcze. O, o. Chcesz się bawić? Chodź, czekam na ciebie. Na razie go nie słychać, nie?
Dobra. Łom, dziękuję. Gdzieś tu jeszcze widziałem jeden. O, właśnie. Podziękował. Tu może gdzieś coś. O, jak ładnie. Pięknie. Super. Na razie szybka przebieżka dookoła. No to mnie zawiedliście. Miałem nadzieję, że tu chociaż skrzynia. Tu też coś się wydarzyło nieciekawego. No, kurczę, tu się coś podziało. Ten jest zamknięty, nie? Tak. Ten też. Zaraz do góry pójdziemy. Też ciekawe. Ciekawa chatka. No właśnie. Zamknięte. Ale trzy złote są. Cztery. Dzień dobry. To sobie zerknę, czy z góry gdzieś coś tu leży. O, widzę cię. Tyk. Jeszcze gdzieś. Coś buty zostawił chyba. Tak to wygląda. Dziękuję. No chyba nie widzę. Dobrze. O, nie. To jest dywan czy krew? No pan nie wygląda mi za na miłego gościa, nie? Czy tu gdzie coś widać jeszcze? Nie widzę. No może i dobrze. Zanim zapadła się kopalnia, zepnąłem do kanionu zapasowy wagon. Korzystając z mojej starej, dobrej lokomotywy górniczej, uznałem, że idealnie nada się na skrytkę dla cenniejszej części mojego dobytku. Tym bardziej, że wybrałem odległy, niedokończony tor. Niestety, gdy jakiś tydzień temu odwiedziłem kanion, zauważyłem, że ludzie Warrena zbudowali w jego pobliżu coś w rodzaju bazy. Nie wiem, jak bezpiecznie przekraść się do wagonu, ani ile sobie bez niego poradzę. Nie chcę ich znowu się z Warrenem spotkać, znaczy z jego ludźmi. Welcome to Aranirum, archivist museum person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. Oczywiście. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area, so be careful. Przerwę ci, ja już to wiem. Konkretnie, powiedz co chcesz. Find the blue box and bring it back to me. Wiecie, jeszcze bo tak od razu, dziękuję. I'll give you some scraps as payment. Okej. Okay. No dobrze. Gdzie musimy się udać? Okej, okay. Niebieska skrzynka Teodora. W rejonie kanionu. Okej, okay, kanionu, przepraszam. To jest fajne miejsce, które chciałbym zwiedzić w sumie. Pytanie, czy ono nas tu wypuści, czy... Nie, dobra, okej. Okay. Już kojarzę, to będzie chyba to główne miejsce, gdzie będziemy te jajka wkładać, nie? Bo to chyba mowa o centralnej części wyspy. Dobrze, ale nieistotne. Idziemy teraz tam. I w taką pogodę każesz mi biec tak daleko. No to podjechać? Nie, nie można, nie? Szkoda. W sumie ponieważ trochę te tory zniszczone.
Uwaga, będę łypać okiem. Nie ma nikogo. No nie, tam Menda tam lata. Dziękuję. Odczep się ode mnie. Chodź za mną. Chodź za mną, chodź, coś ci pokażę. Chodź. Mam coś dla ciebie. Chodź, chodź, no właśnie, chodź, dziękuję. Słyszę cię, chodź, chodź, coś ci pokażę. Nic się nie bój, to nie boli. Gdzie on jest? Nie mów, że uciekł. Chodź tu! Nie mówcie, że ja pod armę to daleko biegłem. To zaczniemy takie swojej broni, nie? Ale on szybki, nie? Już go nie widać. I powiedzcie mi, jak ja się mam koło niego przekraść, jakby nie mamy czegoś takiego jak kłócanie. Chodź za mną, chodź. Tym razem chodź za mną, chodź, chodź, chodź. No właśnie, chodź. Idziesz? No chodź. No, chodź, nie bój się. Goni go pająk. Nie! Dobrze, to nie było szans ucieczki. Mam nadzieję, że ten pająk, pociągo pająk, tamtego mędziarza też zabił, nie? Krzyczał, I don't want to die. W najgorszym wypadku pobiegniemy jeszcze raz do lokomotywy. No właśnie, chodź. 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 Bo inaczej się ciebie nie pozbędziemy, nie? Biegniesz? Biegniesz. Ła! Ja ci zaraz pokażę coś ciekawszego. Chodź. Biegniesz? Chodź. Idziesz? Chodź. O-o, o-o. Widzisz? Tak to się robi. Bym się położył twarzą do błota. A, jak woli, nie? Dobrze, teraz możemy spokojnie sobie tę misję ogarnąć. Trzecie podejście, nie? O, nawet przestaje padać. Tak go zabraliśmy, nie? Tak. Zaraz tu podejdziemy. O! Jednak tutaj była ta skrzynka. Czy tu coś ciekawego jeszcze macie, co mógłbym pożyczyć sobie? Na przykład to. I to. I to.
I to. Dobrze, idziemy stąd. Chociaż chciałbym do góry jeszcze wejść, zobaczyć. Czy tu coś ciekawego nie leży? Typu złom? Nie widzę nigdzie. O! Pięknie. Żeby nogi uszkodzić. Bierz. Nie! Okej, to kosztuje 2 złomu. Już tam nie idę. Mamy co mieliśmy, także już tam nie idę po raz trzeci. Czwarty, przepraszam. Masz. That's the exact box I needed. Masz mieć. Now take these scraps and skedaddle. Nie ma sprawy. Ile tego mamy? 74. No i okej. Zobaczmy, jak wygląda maksymalny poziom pancerza. No, jakie ładne rogi. Kolce. Takie wielkie ćwieki, nie? No i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Siła rażenia. Stać nas jeszcze. Okej. Dobrze. Teraz jaki plan, moi drodzy? Na pewno wracamy do tego rozjazdu. Do tego rozjazdu i jedziemy zrobić te 3 misje tutaj w tym miejscu. A jednak masz dobre hamulce. Jeszcze trochę. Teraz. I do kolejnego rozjazdu, na którym jedziemy w prawo. Dobrze, ustawmy sobie GPS-a. Ja to chciałbym pierw ciebie chyba zrobić. Nie no, te rogi ładnie wyglądają. Brakuje mi czerwonej farby, nie? Jeszcze kawałek. To nie jest otwieralne. No właśnie. Dobrze pamiętałem, że to jest otwieralne. O to chodziło. Zaraz do was przyjdę. Ja w pierwszej kolejności biegnę tam. O, dziękuję. O, miło. Ciekawe tak swoją drogą, ile tego złomu jest w tym świecie. Czy jest go wystarczająco tylko, żeby uzbierać na maksa, czy jest go po prostu znacząco dużo, żeby gracze mieli szansę uzbierać na maksa, nie szukając za dużo po bokach. Dziękuję. Tu nie ciekawe. Już chciałem powiedzieć, że nic ciekawego nie widać, nie? Dziękuję.
Zaraz tam wejdę do pani. Chyba pani. Tylko sobie tutaj... Myślę, że tu za chwilę pójdziemy tak i tak. Takie mam wrażenie. Okej. Ładna plaża. Okej. Dobrze, starczy tego biegania. Idziemy. Dzień dobry. Kto pań to zrobił? Kto pań to zrobił? Proszę powiedzieć. Zaraz się nim zajmiemy. Warta nad oceanem, dzień 68. Proszę dostarczyć kopię Paulowi. Wyszłam na zewnątrz przeprowadzić rutynową kontrolę latarni. Kiedy minęłam róg budynku, dostrzegłam tą bestię, Charlesa. Natychmiast mnie zauważył i ruszył w górę wzgórza, prosto na mnie. To za ohydne monstrum. Nie potrafię zrozumieć, czemu Warren chce nas zatrzymać na Araneum. Co? Araneum? Zamiast pomóc nam w ucieczce. Pewnie po prostu oszalał i myśli, że sam poradzi sobie z tą sytuacją. Tak czy inaczej, Charles potrącił mnie i stratował mi nogę. Nie dam rady pojawić się na najbliższym spotkaniu, dlatego poprosiłem Grega o kopię twoich notatek. Jeśli nie masz nic przeciwko. Clara. Claire, powiem ci w tajemnicy. Ja tego Charlesa ogarnę jutro, wiesz? We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Pomogę ci. Kilku powodów. Okej. Bezpieczniki pewnie są gdzieś tam, nie? Mapka pokaże? Pewnie, że pokaże. Znajdź, zamontuj nowe bezpieczniki. Będę naprawić latarnię. Nie ma sprawy. Tak jak przypuszczałem, że tutaj będziemy... Będziemy biegli w tym kierunku, nie? Okej. O, jakie wielkie. Raz. Już się bałem, że będziemy biegli za każdym razem z jednym w ręce, nie? Czy tu jest złomu nie ma jeszcze? Tam zobaczymy przy plaży. I po moście, no właśnie. Znowu ten motora. Tu? Nic. Okej. Dobrze, ogarnijmy to, bo czas ucieka. Jeszcze mamy do zrobienia dwie misje po drodze. Raz, dwa, trzy, cztery. Pewnie trzeba je włączyć, co? O! Mamy gierkę do ogarnięcia. Jest tu gdzieś podpowiedź, czy na chybił trafił? Pewnie chybił trafił, nie? Wiemy, że ten nie. Nie. Okej. Okej. Nie. I ty. No jak ładnie. Widziałaś? Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Here are those scraps I promised. Dziękuję. Dobrze, teraz sobie ogarnimy misję. Może z bronią. Może dostaniemy jakąś ciekawszą broń. Potem... Flamethrower. Zaraz nie potrafię znaleźć polskiej nazwy, nie? Miotacz ognia. O, właśnie. Ten miotacz ognia jakoś mi tak słabo podeszedł. A przy okazji... Cyk.
Zaraz tu wejdziemy, tylko sobie znowu zrobimy objazd. Cyk. O! Nie wiadomo kto. Dzień dobry. Uuu. Mapa jest, pięknie. Sprzęt jest, pięknie. A co masz na pięterku? Łomek, okej. Ciągle głowię się, czy Warren ściągnął nasze rodziny do tej dziury, żebyśmy nie chcieli jej opuszczać, czy po prostu nie chciał, by wieści o jego praktykach biznesowych docierały na kontynent. Tak czy siak, ten człowiek powinien zawisnąć. Paul poprosił mnie o zaprojektowanie nowej broni dla łowcy potworów, którego ma przysłać Eugene. No a jak? Jak to wytrawny eksplod ładunków? Stworzyłem najpotężniejszą wyrzutnię rakiet, jaką się dało. Nie masz szans, Warren. Wyrzutnia rakiet? Brzmi dobrze. Okej. Okay. Dobry. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my... I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Okay. Czyli gdzie? No nie tak blisko, panie, nie tak blisko. Przebiegnijmy sobie, może coś ciekawego znajdziemy po drodze. Zresztą ścieżka jest przygotowana. Złom, nie? To są te rzeczy ciekawe, bo tu tychże innych znajdziek nie ma. Poza listkami, nie? Które czytamy. Kurczę, jakie zasieki, nie? Tak raczej nie pomoże, no ale... O! Dziękuję. Mamy tu wejść? No okej, okay. To jest ten cały bunkier, tak? No dobrze. To wbijamy. Zamknięte. Co jest? Co za menda? Nie dałem klucza. Znajdź drogę do polskiego bunkra i zabierz z niego skrzynkę z rakietami. O! Mam pewien pomysł. No właśnie. Ja ci dam. Brawo, my. Tu w ogóle coś się podziało, nie? O-o. Okej, o to chodziło. Okej. Dobry. O kurczę, jakie miejscówko. Taki bunkier, z których się oglądało też próby jądrowe, nie? Co my tu mamy ciekawego? Wersja pierwsza, porażka. Druga porażka, trzecia, 13-sekundowy lot. Czwórka, sukces. Świetnie. To co? A. Idziemy do Johna Smitha. Okej. Okay. Kurczę, tak teraz sobie myślę, gdyby za tą grę wzięło się jakieś duże studio, nie? Zrobili duży, otwarty świat. Kurczę, to by mogło być niezły tytuł, nie?
Gdzieś tam czyhający potwór w oddali. Co to mogłoby być ciekawe? The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Dziękuję. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Ja też. Wiem, co masz na myśli, bo ja też bym kilka osób odwiedził z czymś takim w ręce. No dobrze, montuj. Siła rażenia, zasięg, spowolnienie, szybkooszczędność. Okej. Okay. Pokaż. Okej, okay, trzeba wziąć pod uwagę, że leci po łuku, nie? Oj, biedne drzewo. Okej. No to teraz idziemy tutaj, tak? Okej. Zamknięte. O, panie, a komary to co, nie gryzą pana? Ja bym tak nie siedział na pana miejscu. No i komarów to takim killowym pan nie załatwi. Mam pewną teorię i muszę ją szybko zapisać, zanim Warren się zorientuje, że jestem na tropie jego nikczemnej intrygi. Podejrzewam, że pan Warren, Wataszka III, próbuje doprowadzić do wyklucia całej armii tych ośmionogich potworów. Bóg jeden wie po co. Podczas usuwania ziemi z zawalonej kopalni znaleziono całe gniazdo tych jaj. Ponoć są twarde jak diamenty, po prostu niezniszczalne. Górnicy całymi miesiącami wysysali z nich energię dzięki pryzmatowi ze świątyni, ale zanim zdążyli pozbyć się ostatnich trzech, zainterweniował stary Warren. Pewnie zdał sobie sprawę z potęgi tych stworzeń i zamiast nas przed nimi chronić, zamarzył sobie, że wykorzysta je do przejęcia władzy nad światem. Mam na ciebie oko, Warren. Greg. Geniusz nad geniuszami. Okej. Okay. Cześć, Greg. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mind boss, is keeping 3 monster eggs locked away. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Tylko powiedz mi jeszcze jedno, czy w tej kompanii znowu biegają te osły w tych maskach, czy nie? No i znowu się pogoda psuje, nie? Takie mu... to kawał drogi stąd. No dobrze, no to jedziemy w takim razie. A w kolejnym odcinku sobie ogarniemy to i tych 3 jegomości. No to jedźmy. Jak taki był plan na dzisiaj, to go dokończmy. Mamy 36... okej, to może... No to jakby nie patrzeć, mamy kolegę na Baxa już załatwionego, nie? Złomu nie bardzo musimy już zbierać, tylko po to, by się ewentualnie naprawiać. Idziemy! Tylko zerknijmy na kolejnym rozjeździe, jedynym rozjeździe w prawo, okej. Okay. Oglądam, czy czegoś ciekawego jeszcze nie ma, ale to chyba już nie ma sensu, nie? O-o! Widzę cię, ty Mendo! Widzę cię! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź, chodź! I co? Uciekniesz? Mendo,
O, nie trafiłem. Ty tchórzu, ty! Chodź tu. Dobrze, hamuj, bo chyba przejechaliśmy. A przy okazji widziałem skrzynkę po drodze. No właśnie, idziemy z powrotem. Dostał kilkoma rakietami i stchórzył. No co za osioł. O, tu jest skrzynia właśnie. Jak już jest, to zabiorę, nie? Dziękuję. Przy okazji możemy sobie naprawić. Bać nas, nie? Okej. Okay. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze brakuje parę farb, nie? O, skrzynia, stój. Jakbym ją zostawił, to nie byłbym sobą, nie? Po prostu. Czyli mam odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie. Złomu jest wystarczająco dużo, żeby można swobodnie się rozwinąć bez szukania niepotrzebnego. Okej. No to jesteśmy. Teraz to się głównie będę rozglądał, czy będzie złom, to będę go zbierał oczywiście, ale głównie będę się rozglądał za farbą. Bo jeszcze nam brakuje kilka, nie? Kilka sztuk. Chodź, chodź ze mną, chodź do mnie, chodź, chodź, coś ci pokażę. Ała. Chodź. Chodź. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. To z rakiety w nogi. No ale ja prześciałem, uszkodziłem sobie sam pociąg, nie? Przynajmniej mamy go z głowy. Ale nie skończyłem tu jeszcze oglądać, co tu się dookoła jest. Pewnie nic, no właśnie. Okej, okay, tu jest złom. Oj, 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 nie blokuj się czasem. Dobrze, wbijamy. Wyszedł go.
No chyba tu nie przyjedziesz, nie? Słychać, ale nie widać póki co. To pewnie będzie farba. O, jeszcze raz. Kurczę, jeszcze raz. Za szybko chciałem znowu. Okej. Okay. Idziemy dookoła, nie? Słyszę drugiego. No właśnie. No visitors allowed. Idziemy stąd. O. Daj mi uciec, kolego. Cicho tam. Jeśli nie chcecie oberwać rakietą w twarz, to może lepiej mnie nie gońcie. Biegnie skubany. Okej. Okay. No oczywiście. Nie ruszaj się. Ja ci powiedziałem, nie ruszaj się. Dziękuję. No właśnie, o to chodziło. I znowu mi uszkodziłeś pojazd. Cyk. Dobrze, moi drodzy. Na tę chwilę robimy sobie przerwę. Zostało nam ile? Zostało nam do zrobienia... Tego nie da się wyłączyć, nie? Zostało nam do zrobienia jedna misja poboczna. Dwie obowiązkowe i jedna z bronią. Okej. Okay. Także to sobie wszystko zostawimy na ostatni odcinek. Te cztery misje plus potyczka z głównym przeciwnikiem. Nie raz oberwowi stchórzył skubany, nie? A na tę chwilę ja wam mocno serdecznie dziękuję za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystacie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Ej.